mamy na dzisiaj aktualizację Mini 3 Pro. Bardzo fajna sprawa, dlatego że weszły dwie rzeczy, które są bardzo pożyteczne. Pierwsza rzecz, jaka weszła, to jest możliwość zresetowania ustawień do fabrycznych i to w prosty sposób, poprzez menu About. Nic trudnego naprawdę. A jeżeli ktoś na przykład pogubił się w swoich ustawieniach, to faktycznie może sobie w prosty sposób wrócić do ustawień fabrycznych. To jest ta jedna rzecz. A druga rzecz też jest istotna, jeżeli na przykład sprzedajemy drona, to jest możliwość skasowania wszelkich danych zapisanych, na przykład w pamięci cache, lub też ikonek, podobnych rzeczy, historii lotu. To wszystko można zrobić też przez jeden przycisk. Druga rzecz, która jest bardzo istotna, to jest możliwość zmiany gain i expo. To jest bardzo ważne w przypadku precyzyjnego filmowania. Jeżeli jesteśmy w trybie cine i chcemy mieć bardzo poetycki taki slider, gdzie dron porusza się właściwie tylko delikatnie, to tam można to ustawić w ustawieniach gain dla wszystkich trzech trybów, czyli dla cinematic, dla normalnego i dla sportowego można to ustawić. Oczywiście w zależności od tego, jakie mamy preferencje, można prędkości sobie regulować, czy to jest prędkość poruszania się w poziomie, czy prędkość wznoszenia lub opadania, ale także inercja, jeżeli chodzi o hamowanie drona. Jeżeli odpuścimy drążek, czy dron nadal nam leci, powiedzmy, 5 metrów, czy zatrzymuje się w miejscu. Takie rzeczy można ustawić dzięki właśnie tej najnowszej aktualizacji. Zapraszam Was bardzo serdecznie, zrobimy sobie loty testowe, żeby nie zanudzać, nie będzie to odcinek na siedząco, w studio, samoględzenie, ale my tutaj na tym kanale latamy i to latamy prawie codziennie. Let's go! Typ cinematic trochę wieje, jeżeli nie damy rady polatać wysoko, to polatam sobie tutaj na 5 metrach, też wystarczy, żeby to pokazać. Wziąłem też filtry, dlatego że spadł śnieg, wiadomo, mamy kwiecień, zbliżają się święta, nie Bożego Narodzenia, ale wielkanocne, no to wypadałoby, tak jak rok temu, żeby popadał śnieg. Ja założyłem dzisiaj filtry Freewella ND32PL. Uważam, że ta wartość jest ok. Nastawiłem tutaj znacznik na tryb horyzontalny, gdybym zmieniał na wertykalny, czyli pionowy. Na pewno można by też przestawić sobie tą polaryzację. To jest to. Za chwilę ruszymy. W pierwszej kolejności myślę, że zrobimy sobie od razu gain i expo. Porównacie, jak wyglądają różne prędkości, jak wygląda też inercja przy hamowaniu. A już drugą rzecz, to kasowanie, mogę pokazać Wam nawet w studio. Dlaczego nie? Check complete. Wiatr wieje, ale damy radę. Ruszam w trybie od razu N-mode. Przerzucimy go na cine. Polecę kawałek. Tak jak teraz. I tutaj go doskonale widzę. Teraz powiało dość mocno, ale to co sobie zrobimy, to od razu przejdziemy do menu Control. Gain and Expo Tuning. Tutaj nie ma możliwości, jeżeli chodzi o ten kontroler, wyboru języka polskiego, niestety. I w trybie cine, to co chciałbym zobaczyć, zobaczcie, w tej chwili on porusza się z prędkością 6 metrów na sekundę, czyli jest szybki. Jest stosunkowo szybki, to jest jego prędkość. Tu mam troszkę miejsca. To jest jego prędkość, jeżeli chodzi o poruszanie się w trybie cine, czyli to jest dość szybko jak na nasze wymagania. Przechodzimy w takim razie do Max Horizontal Speed i teraz wybierzemy sobie 1 metr na sekundę, to już jest wolno. W tej chwili uważam, że dobrą wartością byłyby mniej więcej 2 metry na sekundę, oczywiście w zależności od tego, co my chcemy zrobić. Teraz, jeżeli byśmy się przybliżyli, spróbujmy się odrobinkę przybliżyć. Tak. To faktycznie bardzo poetycko jak slider to działa. Działa dobrze. Chyba nie będziemy dzisiaj latać wysoko, niestety, wiecie, bo jest kurczę wietrznie. Ja na koniec spróbuję się wznieść, ale jak już nagram ten materiał, mam DJI Care, więc mogę ryzykować na pewno. Ta prędkość jest dobra, jeżeli kręcimy na przykład teledysk, albo robimy detal, czy jakąś inspekcję, powiedzmy mostu. Faktycznie filmujemy rzeczy, które wymagają bardzo dużej precyzji lotu. Albo też latamy pomiędzy przeszkodami. Ja uważam natomiast, że dobrą wartością byłoby
byłaby prędkość około 2 metrów na sekundę. Teraz mam 1,9. 1,9 też jest niezła, praktycznie to samo, nie musi być okrągła cyfra. On porusza się żwawiej, ale nadal nie jest to 6 metrów na sekundę, tylko 2 metry na sekundę. Jeżeli mamy normalne przeloty, żeby pokazać coś, obiekt, który w kadrze jest fajnie blisko, to faktycznie te 2 metry na sekundę, idealnie w trybie cinematic, to już wiemy. I teraz jeżeli popatrzymy sobie jeszcze na pozostałe ustawienia, to mamy tutaj ascent i descent, czyli wznoszenie. No to zobaczmy, maksymalnie można wznosić się 3 metry. Teraz to jest 3 metry na sekundę. Świetnie. Jeżeli chodzi o opadanie, to mamy 1,5, więc ciachnijmy też 3 metry. To jest jego prędkość opadania maksymalna. I teraz spróbujmy to zrobić znowu, ale nie 3 metry na sekundę, tylko minimalna. Nie za bardzo mnie słucha przy ustawieniach i też minimalne tutaj 1 metr na sekundę. Czyli teraz z prędkością minimalną on się unosi. Jeżeli robimy takie poetyckie ukazanie obiektu, jak najbardziej tak. I teraz można sobie pójść gimbal, wznoszenie plus ruch dwoma drążkami i to nam zaczyna wychodzić naprawdę profesjonalny materiał, zupełnie inny niż takie proste latanie bok, bok, tył, przód, góra, dół. Naprawdę super to wygląda, więc to na pewno możemy sobie ustawić. Oczywiście ja pokazuję na trybie cine, ale można też ustawić to w trybie normal i sport, to co mieliśmy. Ja przestawię tutaj na mniej więcej 2 metry w tej chwili jedną i drugą wartość, wznoszenie i opadania. Mamy też angular velocity, czyli dobrze, angular to jest pod kątem, czyli ruchy peryskopowe. O to chodzi, dokładnie. Ruchy peryskopowe bok. Wróćmy w takim razie do 90. Bardzo wieje, słuchajcie, w tej chwili. Teraz jest peryskop mega szybki, taki, że można dostać zawrotu głowy, czyli mamy faktycznie tutaj piruet wręcz. To jest to. I to jest co, jeszcze co chciałem pokazać, to jest yaw smoothness, to jest zatrzymanie albo z inercją lub bez inercji. Dajmy sobie 100, ale tutaj chciałbym wartość wyśrodkować, jeżeli chodzi o prędkość, na powiedzmy 45 w tej chwili, czyli prędkość będzie średnia i on nam się zatrzymuje z inercją, tak? Hop, puszczam drążek, a tu jeszcze leci. Natomiast jeżeli yaw smoothness damy sobie na małą wartość, na przykład 15. Dobrze, czyli jeżeli faktycznie założymy mniejszą wartość, to nie jest tak łagodnie, jeżeli chodzi o zatrzymanie się z rotu peryskopowego, tylko od razu. Brake sensitivity to jest to, co mamy wyższa. Uważam, że to byłaby niezła wartość, około 37. Zobaczmy, jakby to wyglądało. Żeby przetestować brake sensitivity, wchodzę do control, gain and settings, tylko muszę osiągnąć większą prędkość horyzontalną, bo ona jest za mała. Ale powiedzmy, że będzie to około 5,5 metra na sekundę i w tym momencie widać, odpuszczam drążek, to jest wartość średnia. To jest 37. Teraz wartość minimalna to jest 10. Tak. I teraz zobaczymy sobie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o bardzo szybkie. 150 to jest wartość maksymalna. I on zatrzymuje się praktycznie w miejscu. To byłoby lepiej widoczne. Zobaczmy jeszcze raz to, co zrobiliśmy, tylko przy dużej prędkości horyzontalnej, poziomej, 10 metrów na sekundę. Zobaczcie teraz, jeżeli chodzi o brake sensitivity, mamy teraz zatrzymanie w miejscu. Rozpędzam się. Dobra, do tyłu.
Tutaj jeszcze jest wiatr, trzeba wziąć pod uwagę dzisiaj. To jest to. I teraz znowu brake sensitivity, dajemy sobie na wartość minimalną 10. I on nam leci, leci, leci jeszcze troszeczkę do tyłu. Odpuszczam drążek, on sobie jeszcze fajnie hamuje. Dobra, ja ustawię wartość na mniej więcej około 46, powinno być w porządku. Jeżeli chodzi o krzywe wykładnicze, tutaj w zależności od tego, jak mocno dajemy, przyciskamy drążek, czy wciskamy drążek, dajemy impuls, tak nam się odpowiednio rozkłada reakcja drona. O tym powinniśmy nagrać inny odcinek, właściwie ja o tym mówię trochę więcej w kursie, natomiast na pewno jest to bardzo ważne, jeżeli chodzi o sterowanie dronem, bo możesz mieć tak, że reakcja jest od razu, jeżeli latasz bardziej sportowo, a jest tak, że wciskasz drążek i on dopiero reaguje trochę później, więc albo bezpośrednio jest impact liniowo, lub też z taką bardziej z takim zakończeniem kija hokejowego, łagodnie wchodzi nam w dany ruch. To, co chciałbym zrobić, to może parę rzeczy. Po pierwsze, spróbujmy, może to jest za duże przybliżenie, ale przybliżyć na mniej więcej 1-2, tak? W tym momencie nie powinniśmy stracić jakości. Po drugie, co chciałbym zrobić, to upewnić się, jakie mamy w tej chwili ustawienia, jeżeli chodzi o prędkość poziomą. Ja się muszę przyzwyczaić, bo zwykle pracuję na iPadzie. Teraz mam 1 metr na sekundę i teraz sobie zrobimy dokładnie to, o co chodziło. Zobaczcie, to jest dokładnie tak niewielka prędkość, prawda? Możemy to już nagrać, tu wszystko gra, a za chwilę spróbujemy jeszcze zrobić sobie manualny fokus i focus picking. Ale to jest bardzo fajna sprawa, bo tutaj widzimy, jak nam pięknie i płynnie pracuje ten dron. Mogę się jeszcze przybliżyć odrobinkę i teraz na przykład możemy zdjąć sobie na zewnątrz drążki, kadrujemy do środka, też na Instagram czy na TikTok. I cudownie przechodzimy bardzo delikatnie. Nawet jeżeli byśmy chcieli pokazać detale, jeżeli chodzi o tę skałę, jesteśmy w stanie to zrobić w przepiękny sposób. A to, o czym jeszcze mówiłem, spróbujmy przejść na... Zatrzymam nagrywanie. Spróbujmy przejść na manualny fokus i teraz sobie zobaczymy, na ile my jesteśmy w stanie wydobyć ostrzenie tylko na skałkę. Ale pójdźmy w stronę manualnego. Nie jest to wcale tak łatwo to ostrzenie uskutecznić. To nie jest taki pierścień, jak się ostrzy przy filmowaniu. Tak, to nie jest taki... nie jest dobra jakość tego. Niestety. Załóżmy, że tu, tak jak teraz. I spróbujmy uskutecznić, czyli dwa albo trzy takie środki wyrazu, które tutaj zmieniłem, to na pewno prędkość, zobaczcie, jest minimalna, to na pewno manualny fokus. Czy mi to wyjdzie? Nie wiem, ale warto czasami eksperymentować po to, żeby się trochę wyróżnić. Teraz czuję, jak wieje, a miniacz nawet nie zgłasza, że jest duża prędkość wiatru, a my jesteśmy przecież nisko, on jest na 40 metrach i słuchajcie, on nic nie pokazuje, żeby cokolwiek mu się działo. Jest naprawdę świetny ten dron. Trzeba przyznać, że to jest bardzo udany model. I to jest filmowanie na manualnym fokusie. Teraz, żeby mieć pewność, fajnie, no jeżeli mam odrobinę chociaż rozmyty drugi plan, to byłoby super. A teraz autofokus, ostrzenie, migawkę do połowy, tak? Tylko. I nagrywanie, ciach. I teraz jedziemy w drugą stronę. Zobaczcie, jakie to są bardzo wolne ruchy. Jestem w stanie uzyskać 0,2, czyli to jest 20 cm na sekundę. Idealny ruch jak na slajderze. I to wszystko w trybie manualnym. Nie musimy mieć żadnych trybów inteligentnych. Także ta aktualizacja jest naprawdę kapitalna pod kątem tego, co jesteśmy w stanie wydobyć jeszcze z Mini 3 Pro. Szczególnie przy takich ujęciach jak na przykład teledyski, wirtualne wycieczki, inspekcje, detale, na przykład samochód objeżdżamy też. Można zastosować speed ramp, jeżeli nagrywamy w większym klatkarzu. I wiele rzeczy tutaj można kapitalnych uzyskać. Ja tutaj przechodzę już w tą drugą stronę.
Tu jeszcze mam taką sytuację i to jest też ważne, żeby to pokazać, a mianowicie mam taką sytuację, że kończy mi się akumulator, więc faktycznie lecimy za wolno, wtedy przerzucam sobie w tryb normalny i już lecimy nawet 10 metrów na sekundę. Czyli to jest naprawdę duży przeskok, duża różnica pomiędzy 1 metr na sekundę a 10 na przykład w trybie normalnym, gdzie mamy maksymalną taką prędkość. Będziemy lądować. Poszło idealnie. Ostatnia część, którą chciałem pokazać, to są ustawienia w menu About. Na samym dole mamy możliwość wyczyszczenia wszystkich danych. Tylko zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że jeżeli mamy na przykład taką sytuację, że chcemy odblokować jakąś strefę, albo mieliśmy crash i chcieliśmy świadczenia gwarancyjne, czyli logi wydobyć, albo na przykład mamy tutaj wewnętrzną pamięć, na której są fajne rzeczy, które chcielibyśmy sobie zostawić, trzeba najpierw to wszystko sobie wyczyścić i uregulować, tak jak pozwolenia, żeby wyczyścić całe te dane i oczyścić drona i system z całych tych danych, które są tutaj zawarte, więc to jest bardzo ważna sprawa. Zanim to zrobimy, trzeba się zastanowić, czy aby nie skasujemy sobie czegoś ważnego i warto też podłączyć drona do komputera, zobaczyć, co mamy w tej pamięci lub przejrzeć sobie w albumie. To jest wszystko, słuchajcie, na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę i za obejrzenie tego filmu do końca. Mam dla Ciebie, jeżeli obejrzałeś do końca, to mam dla Ciebie upominek w postaci darmowego rozdziału czy fragmentów mojego dużego kursu online dotyczącego przewodnika online, warsztatu dotyczącego Mini 3 Pro, bo to jest jeden z fajniejszych dronów, jakie mamy w tej chwili i długo będzie takim na pewno. To, o czym chciałem Ci powiedzieć, w tym przewodniku znajdziesz całość, od pudełka aż po pracę kreatywny, przegląd. Jest to bardzo fajne opracowanie, bardzo pomocne, bo ono ułatwia na każdym etapie życie i użytkowanie tego drona, ale dzięki temu zaoszczędzić stresu, trochę nerwów, czasu na pewno. No to jest wszystko ważne, jeżeli chcesz, żeby ktoś pomógł Ci i poprowadził Cię krok po kroku. Darmowy fragment znajdziesz w linku poniżej. Link też do całości w opisie będzie. Jeżeli zaczynasz swoją przygodę z dronem, mam też darmowy warsztat pod tytułem Jak zacząć przygodę z dronem. Zapraszam Cię do tego opracowania. Też w opisie jest, tam ująłem znowu tych pierwszych 5 kroków, jeżeli zaczynamy całkowicie przygodę, nie konkretnie z tym modelem, ale w ogóle, jeżeli chodzi o drony. Tam można to się dowiedzieć, jaki model wybrać, jaką wizję, żeby dron nam się nie znudził, co można z nim zrobić, bo każdy ma swój pomysł na użytkowanie drona. Czy to jest tylko hobby, czy to jest zarabianie, czy tworzenie map, czy może social media, czy może inspekcje, prace budowlane. Każdy ma inny pomysł na dronowanie i na pewno w tym opracowaniu też znajdziesz te wskazówki i taki drogowskaz, co można z tym zrobić. Dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnym epizodzie już wkrótce. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa!